Cześć, witajcie. Kolejny czwartek i kolejny odcinek trójkolorowego vloga. Dzisiaj też będzie krótko o piłce nożnej, o hokeju i o siatkówce, bo już sezon też Plus Ligi ruszył, więc parę słów w tym temacie możemy też dodać. Zaczynamy od piłki nożnej. Podopieczni Rafała Buraka wyjechali do Bełchatowa w sobotę i rozegrali tam mecz ze Skrą Częstochowa. Wynik 0 do 1, czyli Gieksa zdobyła komplet punktów. Powiem szczerze, że ten mecz był do oglądania bardzo trudny, ponieważ z obu stron sytuacji było jak na lekarstwo, a też bramka, która została zdobyta, była zdobyta po ładnej akcji, ale w końcówce mogliśmy równie dobrze taką samą bramkę stracić. Więc to klasyczny mecz dla koneserów. Dobrze, że zdobywamy w nim też 3 punkty. No i też bardzo fajnie, że przełamał się w końcu Jakub Arak. Sytuacja nie była łatwa do zdobycia bramki, no, chłodna głowa naszego napastnika i pewnie pokonał bramkarza po długim rogu pewnym precyzyjnym strzałem, a też bardzo ładną asystę przy tej akcji zrobił Adrian Błąd, który w tym meczu był motorem napędowym akcji ofensywnych, bo wszystkie w zasadzie akcje, które gdzieś tam były zagrożeniem pod bramką Skry Częstochowa, no to rozpoczynały się albo gdzieś były w trakcie pod nogami Adriana Błonda, więc uważam, że bardzo dobry mecz naszego pomocnika. No a wracając do ostatniej sytuacji meczu, po tych zmianach gdzieś tam się pogubił w ustawieniu, prawdopodobnie Stromecki, Repka nie zdążył wrócić Szwedzik, chociaż wrócić to też duże słowo, no bo bronić znowu w 11 na 20 metrze to moim zdaniem nie powinno mieć miejsca. Ale było złe ustawienie, plus stoperzy spóźnieni. Na szczęście na tyle, na ile mógł, poprzeszkadzał Arek Jędrych. No i rywal w polu karnym nie trafił w bramkę. Dawid Kudła w tym meczu powinien mieć ubraną kurtkę zimową, bo mógł narazić się na problemy ze zdrowiem, ponieważ to po prostu nie miał co robić i temperatura ciała na pewno tutaj mogła być zbyt niska, więc on musiał skupiać się tak naprawdę na rozgrzewce zamiast na grze. Jeżeli chodzi o to, co przed nami, w sobotę spotkanie z Chrobrym Głogów. Mogliście zobaczyć już super pomysłową reklamę klubu, w której Arak mówi: przełam się. No przełam się. To przełam się, panie Szczerbowski, i zwolni się. To pewnie wtedy wszyscy przyjdą. W każdym razie szykuje się kolejny mecz sparingowy poniżej 200 osób. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że Gieksa oczywiście w tym spotkaniu zgarnie komplet punktów. Chrobry Głogów to jest taki rywal dla nas bardzo mocno niewygodny i zawsze nam się ciężko z nimi gra, ale mam nadzieję, że tutaj też zdobędziemy jakąś w końcu serię wygranych, bo z tym jest w lidze w tym sezonie mały problem. Gramy totalnie w kratkę, jeżeli byśmy popatrzyli na podstawie wyników, no to jest to po prostu jedna wielka sinusoida. Ale no mam nadzieję, że jakąś serię w końcu kiedyś w tym sezonie uda się zdobyć. No i na to będziemy czekać w sobotę. Jeżeli chodzi o hokej, no to GKS Katowice rozegrało bardzo dobre spotkanie, a może powiedzmy, że po prostu dobre, z Tauron Podhale Nowy Targ w niedzielę. Pewnie na zegarze widok 5 do 0 właśnie powoduje taką opinię, że wydaje nam się, że było to bardzo dobre spotkanie, ale no trochę wolny był to mecz, jeżeli chodzi o hokej. No i zapraszam Was do zobaczenia skrótu z tego spotkania oraz do opinii naszych redaktorów hokejowych, które będziecie mieć w podcastach, które właśnie chłopaki nagrywają. We wtorek też było spotkanie na Jantorze. Ostatnie u siebie, jeżeli chodzi o Champions Hockey League i GKS Katowice, przegrały 4 do 2 z Fecherem. Dobra, wytnij to. Z Węgrami. Także będziemy jechać na wyjazd za tydzień, walczyć o trzecie miejsce w lidze, no bo w tym momencie Węgrzy nas wyprzedzili, ale jeżeli my z nimi wygramy za pełną pulę, no to mamy szansę po prostu zakończyć ten sezon Champions Hockey League na trzecim miejscu i z taką nadzieją pewnie będziemy na te Węgry jechać. I przed nami właśnie ten najbliższy wyjazd. Z tego powodu kolejny vlog będzie nagrany w piątek, ponieważ postaram się Wam do tego vloga też nagrać, wkleić taki skrót kulisy wyjazdu na Węgry, bo też tam się wybieramy i będziemy mogli coś pokazać.
Także to tyle, jeżeli chodzi o hokej. W siatkówce siatkarze pokonali 3 do 1 projekt Warszawa, więc też można powiedzieć, że po pierwszym meczu, w którym drużyna Grzegorza Słabego przegrała 3 do 0, no to mała odmiana, wygrana z projektem Warszawa, no ale wszystko wskazuje na to, że projekt Warszawa to kolejny raz nieudany projekt, więc po prostu będą mieli panowie z Warszawy dużo problemów w tej lidze. Ale gratulacje dla Grzegorza Słabego i siatkarzy za pierwszą wygraną w tym sezonie. Jeszcze wracając do hokeja, wczoraj rano miała miejsce informacja, że Super Puchar pomiędzy GKS Katowice a Comarch Krakowia jednak zmienia lokalizację i zmienia organizatora. Docelowo organizatorem miało być PZHL, a wmieszał się gdzieś tam w to wszystko pan prezes Marek Szczerbowski. Stwierdził, że on chce zorganizować ten Super Puchar Polski przy pustej trybunie, bo tak będzie lepiej dla wszystkich, jeżeli PZHL nie zorganizuje tego z pełną halą. Także tak to finalnie niestety będzie wyglądać. I 19 października Super Puchar zostanie rozegrany w satelicie, a jak wiecie, wśród kibiców panuje bojkot meczów pana organizowanych przez pana Szczerbowskiego, bo pan Szczerbowski to chyba sobie próbuje organizować prywatny klub w mieście. Także no niestety, ale tak to obecnie wszystko wygląda. Także to tyle w tym tygodniu. Do zobaczenia w przyszły piątek i mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć coś bardzo ciekawego. A jeszcze na koniec zapraszam oczywiście do sklepu Blaszok, gdzie będziecie mogli zawsze kupić najnowsze gadżety z Kieksy. Między innymi taką koszulkę też jest w wersji bluzy, którą fajnie na pewno będzie się prezentować na Węgrzech, więc odwiedzajcie Blaszok i oprócz bluz hokejowych też warto zakupić żółtą bluzę Gieksa, która na pewno na lodowisku, gdzie jest chłodniej, będzie się doskonale prezentować na trybunie przyjezdnej. To tyle w tym tygodniu. Dzięki i do zobaczenia w przyszły piątek.